Queerstorie. Podcast o historii osób LGBTQ+. Witam naszych słuchaczy i słuchaczki w dzisiejszym odcinku. Mam przyjemność gościć dr Marię Dębińską z Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności, Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej z Polskiej Akademii Nauk. Także jeszcze teraz oficjalnie dzień dobry. Dziękuję bardzo pani za zaakceptowanie zaproszenia i za bycie dzisiaj z nami. Dziękuję za zaproszenie. I jeszcze może dodam nazwę instytutu, to jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Chciałbym porozmawiać przede wszystkim o monografii wydanej w 2020 roku właśnie przez Państwową Akademię Nauk. Transpłciowość w Polsce, wytwarzanie kategorii. To może zacznijmy od samego początku, skąd pomysł, kiedy rozpoczęła się i jak przebiegała nad nią praca. To był mój temat badań do doktoratu w dziedzinie antropologii społecznej. W 2009 dostałam się na studia doktoranckie i pomysł wziął się stąd, że w czasach, kiedy zaczynałam, to był dopiero jakiś taki początek rozwoju środowiska osób transpłciowych w Polsce, ale też bardziej wchodzenia do przestrzeni publicznej, bo wcześniej działy się różne rzeczy, ale one były jakoś tak mniej widoczne, mniej sformalizowane, a później właśnie mniej więcej w tym czasie powstała Fundacja Transfuzja, zaczęła organizować różne wydarzenia, zaczęła też pracować nad taką pomocą bardziej psychologiczną czy prawną osobom transpłciowym. Ja chciałam początkowo się zająć tym, co się działo współcześnie, wtedy, kiedy zaczynałam robić badania, ale jak tylko zaczęłam w tym grzebać i w ogóle zastanawiać się, w jaki sposób antropologia może podejść do transpłciowości, która wtedy jednak wydawała mi się głównie zjawiskiem psychologiczno-medycznym, bo miałam jakieś takie potoczne wyobrażenie. Zaczęłam też grzebać w historii diagnoz i w historii tego, jak takie osoby funkcjonowały wcześniej, skąd się wzięła taka medyczna kategoria. No i na koniec wyszło tak, że większość książki jest nie o współczesnych działaniach czy doświadczeniach osób transpłciowych, tylko o tym w ogóle, skąd się w Polsce wzięła taka kategoria medyczna tożsamościowa i w jaki sposób była wytwarzana, przetwarzana i używana. Czyli chyba nie da się za bardzo rozmawiać i w ogóle mówić o sytuacji współczesnej bez ukazania historii. No chyba nie. Chociaż tak się z jednej strony nie można, a z drugiej strony tak się robi i też jest od paru lat dosyć widoczny trend odzyskiwania takiej historii właśnie społecznej i historii aktywizmu w okresie realnego socjalizmu, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym bloku radzieckim, czy też wschodnim, czy też komunistycznym, bo było takie ostre cięcie w latach 90. i te działania, które były podejmowane przed 89. czy tam 90. rokiem, nie były traktowane jako aktywizm, czy feminizm, czy jakieś działania, nazwijmy je emancypacyjnymi, tak? Jest książka Magdy Grabowskiej, wydana jakoś też niedawno, która jest zatytułowana Zerwana genealogia i właśnie pokazuje ten proces, że na początku lat 90. na fali tych przemian było też takie duże zerwanie ciągłości takich działań mających na celu umocnienie i uprawomocnienie różnych mniejszości, w tym albo plus kobiet, które nie są mniejszością, no ale też potrzebują uprawomocnienia. Do lat 90. i do okresu przemian na pewno jeszcze wrócimy, pewnie pod koniec tej rozmowy. Jeszcze chciałam się zapytać, w jakim stanie były materiały naukowe w Polsce, chociaż to nie jest też takie oczywiste i często się zdarzają materiały z zagranicy, ale no właśnie, jak było tak od tej strony bardziej technicznej, archiwalnej. Nie miałam wielkiego problemu z dotarciem do literatury z okresu PRL-u, ponieważ ona jest dostępna w bibliotekach. I to była literatura prawnicza i seksuologiczna i to jest duży fragment tego materiału, który analizuję. Poza tym Agnieszka Kościańska, która pisała książkę o przemocy seksualnej, ale też o historii w ogóle seksuologii w PRL-u, udostępniła mi wyniki swojej kwerendy czasopism. Zebrane zostały informacje dotyczące tego, w jaki sposób seksuologiczne tematy oraz seksuolodzy wypowiadali się w różnych czasopismach PRL-owskich. I to jest druga taka część materiału, na który się powołuję, a trzecia to są akta, ale to już z lat 90. i 2000. Akta sądowe z jednego z sądów okręgowych, które zostały mi udostępnione na potrzeby badań i to są akta tych spraw o ustalenie płci.
Żeby opisać jak najszerzej tematykę transpłciowości w Polsce, trzeba było zagłębić wiele chyba różnych dziedzin naukowych, pewnie nawet na początku tego nie przypuszczając, a często bardzo oddalonych od siebie, więc mówimy o sytuacji politycznej, społecznej, medycznej, prawnej, pewnie też kulturowej. No i właśnie o tytułowych kategoriach. Może wytłumaczmy troszeczkę ten tytuł monografii, czyli skąd te kategorie i czym one są? Tytuł wziął się z tego, że w zasadzie taką istotną dla mnie inspiracją była książka Davida Valentine'a Transgender, etnografii owe kategorii. I to była dla mnie taka duża inspiracja metodologiczna, ponieważ on pokazał, że można pisać i można robić takie badania wśród jakiejś marginalizowanej grupy, nie przypisując im jakiejś jednorodnej tożsamości i w ogóle nie używając takiego tożsamościowego języka, tak? I on pokazywał, w jaki sposób kategoria transpłciowości jest wytwarzana w ramach rozmaitych instytucji. On prowadził badania w Nowym Jorku, więc to były instytucje takie jak kluby, bary, ale również miejsca, gdzie można otrzymać jakąś pomoc finansową. Różne miejsca samoorganizacji, miejsca, w których ta społeczność się spotyka, bawi czy też nawiązuje jakieś relacje, i różne miejsca, w których można uzyskać rozmaite rodzaje pomocy, ale pod warunkiem, że się można przypisać do jakiejś kategorii, tak? Więc jest dużo osób, które w jednym miejscu uważają się, czy też podają się za transpłciowe, a w innym nie będą się podawały za transpłciowe, ponieważ ich samopostrzeganie, ich ekspresja i to, w jaki sposób o sobie myślą, nie do końca wpisuje się w tą przegródkę, tak? Natomiast jest ona im przydatna wtedy, gdy stykają się z jakąś instytucją, od której potrzebują pomocy, i wtedy przyjmują tę tożsamość. I kiedy patrzyłam na tą historię tego, w jaki sposób w ogóle transpłciowość pojawiła się w Polsce jako zjawisko, tak? Ponieważ wcześniej osoby transpłciowe były uważane albo za schizofreniczne, albo za homoseksualne. Od razu przypomniały mi się te badania Valentine'a i stwierdziłam, że jest to bardzo podobna sytuacja, to znaczy sytuacja, w której przyjęcie pewnej tożsamości, czy też wpisanie się do pewnej kategorii wiąże się z otwarciem jakichś nowych możliwości, tak? Z otrzymaniem takiej pomocy, jakiej się potrzebuje. Więc cała ta część, która dotyczy PRL-u, dotyczy właśnie tego, w jaki sposób w kontaktach pomiędzy seksuologami a ich pacjentami, ponieważ osoby te zgłaszały się do seksuologów, ponieważ czuły, że potrzebują pomocy i że coś jest z nimi nie tak. W jaki sposób w ramach tych interakcji została wytworzona ta kategoria i jak ona jednak jest dosyć specyficzna dla polskiego dyskursu i dla polskich warunków społecznych, politycznych, wszelkich. Tak, od lat 90. będziemy mówić też bardziej o transpłciowości jako o kategorii politycznej, ale najpierw oczywiście wzięła się ta kategoria medyczna. Samo słowo transgender zostało wprowadzone, jeśli się nie mylę, w latach 60. przez Virginia Prince. Jest to bardzo, bardzo świeża kategoria, zdefiniowana w tym zachodnim świecie, w europejskich gabinetach seksuologii. Historia jest dosyć świeża i to skategoryzowanie transpłciowości w pewnym sensie jakby wymusiło powstanie też tożsamości, znaczy oczywiście nie tylko, ale również powstanie tożsamości osób LGBT i jeszcze bardziej podzieliło świat na zachodni, gdzie te kategorie medyczne zostały opisane, no i na resztę świata. W czasie, gdy w wielu innych miejscach na świecie istnieją przecież inne kategorie, poza tym binarnym podziałem płci, można pomyśleć na przykład o osobach Two Spirits z Ameryki Północnej, z rdzennych plemion, czy osoby Fafafine. Czy można teraz jakoś to ocenić, na ile dobrego, a na ile złego rządziło to właśnie takie medyczno-prawne skategoryzowanie transpłciowości? To jest trudne pytanie, bo oczywiście medykalizacja w aktywizmie, ale też w naukach społecznych najczęściej jest oceniana jako coś złego, ponieważ różnorodność czy też jakieś indywidualne ludzkie cechy definiuje jako chorobę. I te osoby, którym przypisze się tą chorobę, zaburzenie czy coś innego, są stygmatyzowane, poddawane różnym formom kontroli instytucjonalnej i tak dalej. I oczywiście nie ma wątpliwości, że jest to niedobre czy też niekorzystne zjawisko dla tych osób. Natomiast kiedy patrzymy na tą historię kategorii transpłciowości, to po pierwsze ta medyczna kategoria też została
stworzona na podstawie nie tylko danych z Europy czy Stanów, ale również danych etnograficznych z całego świata. Ci seksuolodzy z drugiej połowy XIX i początku XX wieku mieli dostęp do coraz większej liczby takich etnograficznych opisów właśnie różnych społeczności pozaeuropejskich, kolonizowanych i podbijanych oczywiście. I na tej podstawie mogli stwierdzić, że jest to uniwersalne zjawisko, tak, że osoby nie wpisujące się w te zachodnie dwie płcie, czy też osoby mające relacje seksualne z osobami tej samej płci istnieją wszędzie. I to pozwoliło na stworzenie takiej uniwersalnej kategorii i homoseksualności, i transpłciowości, która pozwoliła również im się organizować, a jeszcze wcześniej pozwoliła zdekryminalizować w ogóle na przykład akty homoseksualne. Więc w momencie, kiedy te kategorie były tworzone, nie mówię, że wszyscy, ale część z tych seksuologów, którzy się tym zajmowali, mieli właśnie taką intencję, po pierwsze, pokazania, że jest to choroba, w związku z tym nie należy karać, tylko leczyć, a po drugie, w momencie, kiedy już te kategorie powstały, no to osoby, które mogły się w nie wpisać, miały większą możliwość jakby nawiązywania między sobą kontaktu i przyjęcia jakiejś takiej grupowej tożsamości. I to też leżało podstaw późniejszego ruchu, zachodniego ruchu LGBT, który na rozmaite sposoby reprodukuje te medyczne różne kategorie i dopiero chyba w latach 80. i 90., kiedy powstała teoria queer i zaczęto w ogóle kwestionować, no jakoś pokazywać taką historyczną przygodność i opresyjność w ogóle tych płciowych kategorii. Nie wiem, polityka osób LGBT zaczęła też kwestionować te ściśle przypisane tożsamości. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że należałoby dodać do tego taką uwagę, że te europejskie, czy też zachodnie tożsamości płciowe, ta męskość i kobiecość też powstawały w opozycji tego, co się działo w koloniach i też były jednocześnie testowane w koloniach. Ten podział na dwie płcie i ta przemoc z nim związana na początku odbywała się w koloniach, to znaczy zetknięcie się Europejczyków, europejskich kolonizatorów z tymi rozmaitymi formami, rodzajami płciowych identyfikacji wywołało taką reakcję i doprowadziło do takiej polityki narzucania ścisłego płciowego binaryzmu również poza Europą i to moim zdaniem możemy ocenić jednoznacznie źle. Bardzo paradoksalne, że często pierwsi antropolodzy, widząc różne zjawiska również w kulturach pozaeuropejskich, próbowali je opisać, skategoryzować, a potem znowu narzucić je w tamtych miejscach. Też widać, że nie możemy tutaj mówić na przykład tylko i wyłącznie o samej seksuologii, a widać jak bardzo etnologia i antropologia jak tutaj mocno się przeplatają. Jeśli mówimy o transpłciowości, seksuologia często jest, jeśli dobrze zapisałam, to taka socjologia pisana przez seksuologów. Ta polska seksuologia PRL-owska zajmująca się transpłciowością tak trochę moim zdaniem wyglądała. To znaczy te prace popularyzatorskie, które wyszły pod koniec lat 80., które miały edukować również społeczeństwo w temacie transpłciowości, były pisane właśnie z jakąś taką bardzo wyraźną wizją tego, jakie jest polskie społeczeństwo, jakie powinno być. Już poczynając od tego, że posługiwały się pojęciem społeczeństwa i miały takie socjologiczne analizy dotyczące różnych społecznych dewiacji, tak, że są różne odstępstwa od normy, ale jakby radykalny konformizm też jest rodzajem jakiejś choroby społecznej i też należy go uznać za patologię. Więc tak, polska seksuologia przed 89 rokiem miała bardzo wyraźny taki wymiar socjologiczny i wyraźne jakieś takie ambicje opisywania i edukowania społeczeństwa i diagnozowania tego społeczeństwa. I właśnie w tym momencie chciałbym przejść już do sytuacji Polski, bo Polska jakoś wpisuje się oczywiście w to zachodnie kategoryzowanie transpłciowości, ale jednak sytuacja polityczno-społeczna w Polsce, ustrój komunistyczny tutaj na pewno mocno wpłynął na to, jak pisano, jak badano osoby transpłciowe, transpłciowość w ogóle. I może porozmawiajmy o humanistycznym optymizmie PRL-u.
które można wyczytać przynajmniej z tej literatury, którą ja analizuję. Nie wiem, czy ten optymizm był taki powszechny, ale wydaje Tak, mi tak. się, że przynajmniej w latach 60., z których pochodzi pierwszy znany przypadek sądowego sprostowania aktu urodzenia, to była pierwsza w Polsce rozprawa, czy też proces, podczas którego osoba transpłciowa domagała się zmiany zapisu płci w dokumentach i taki zapis otrzymała. To był taki moment, kiedy humanizm socjalistyczny był dominującą ideologią, na którą powoływali się i prawnicy, i seksuolodzy. I było takie wyraźne, bardzo wyraźne przekonanie, że prawo ma istotną funkcję społeczną, że prawo jest jakimś odbiciem relacji społecznych, że również je kształtuje, ale że dobro jednostki i dobrostan jednostki powinny być priorytetem. I również ochrona tej jednostki przed jakimiś formami społecznej stygmatyzacji, ostracyzmu itd. Więc jest u podstaw tego orzeczenia, i później dotarłam do jednej glosy do tego orzeczenia, leży taka wizja transpłciowej, wtedy nie używano tego słowa, ale dzisiaj powiedzieliśmy transpłciowej jednostki, otoczonej przez wrogie i nierozumiejące społeczeństwo. Więc zadaniem prawa była ochrona tej jednostki i stworzenie jej takich warunków, w których będzie mogła społecznie funkcjonować. I to zostało potwierdzone w orzeczeniu z 1978 roku, kiedy to Sąd Najwyższy, rozpatrując inną sprawę, stwierdził, że można i należy dopuścić do sprostowania aktu urodzenia w takich przypadkach i zaznaczył, że nawet przed przeprowadzeniem tak zwanych operacji korekcyjnych, jakoś tak to zostało nazwane, ponieważ te operacje były problematyczne, ponieważ jest artykuł kodeksu karnego, który karze za ciężkie uszkodzenie ciała i taka operacja mogłaby, w sensie jej leczniczy charakter był przedmiotem dyskusji, natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że operacja czy nie, należy umożliwić takiej osobie funkcjonowanie w takiej roli społecznej, w jakiej ona chce i jest w stanie funkcjonować. Decyzję o przeprowadzeniu operacji pozostawiono lekarzom. To trwało do 1989 roku. I operacje były przeprowadzane, były dwie kliniki w Łodzi i w Gdańsku, były jakieś zespoły urologów i innych chirurgów. To było bardzo liberalne rozwiązanie jak na ówczesne czasy, ponieważ na Zachodzie wówczas taka zmiana dokumentów, zmiana zapisu płci w dokumentach wiązała się z obowiązkiem albo sterylizacji, albo przejścia jeszcze innych operacji. Na przykład w Wielkiej Brytanii nawet po zmianie dokumentów nie można było zawrzeć związku małżeńskiego i tak dalej. Były to bardzo jakieś takie restrykcyjne prawa i na tym tle Polska wyglądała bardzo liberalnie. Co jest tym ciekawsze, że nie było żadnego ruchu osób transpłciowych, tak jak one się wtedy w latach 70. rodziły na Zachodzie, czy też jeszcze 60. nawet, tylko zostało to odgórnie uznane za. Nie używano też wtedy, w sensie ja się nie spotkałam w tej prawniczej literaturze ze sformułowaniem prawa człowieka, no ale była tam mowa o prawie do poszanowania prywatności, o ochronie godności osobistej i tak dalej. Więc pod tym względem było to bardzo liberalne prawo. Natomiast jeśli chodzi o społeczne postawy, no to możemy sobie wyobrazić, że nie były zbyt liberalne. Tak, jednak nadal jesteśmy w drugiej połowie XX wieku, ale jest to bardzo, bardzo zaskakujące. Na pewno było dla mnie, gdy pierwszy raz miałem styczność z tą historią, jak szybki był ten rozwój. Oczywiście nie byłoby to też aż tak łatwe, ale jakie możliwości tak miały osoby transpłciowe w czasie PRL-u, szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy dosłownie o paru dekadach. Z lat 60. dopiero znamy bodajże pierwszy przypadek opisany, kiedy jeden z pacjentów, jednego chyba z najważniejszych seksuologów, których powinniśmy tutaj przytoczyć w tej rozmowie, czyli seksuologa Kazimierza Imielińskiego, popełnił samobójstwo, bo nikt nie był w stanie mu pomóc. I chyba to zapoczątkowało jakiś rozwój i badania nad transpłciowością w Polsce.
Tak, to znaczy Kazimierz Jemiński jest uznawany za takiego założyciela polskiej seksuologii i takiej humanistycznej szkoły seksuologii w Polsce. Był założycielem pierwszych dwóch klinik seksuologicznych. I też to jest polska specyfika, ponieważ w niewielu krajach w ogóle jest taka medyczna specjalizacja jak seksuologia, tak? To jest Tak, kilka krajów. prawda. Wydaje mi się, że w Stanach również można, w Stanach Zjednoczonych również to istnieje jako medyczna specjalizacja. Natomiast to, że w Polsce coś takiego zostało dopuszczone, specjalizacja medyczna, seksuologia, bardzo przyczyniło się właśnie do tego, że osoby transpłciowe mogły funkcjonować i przechodzić też prawną tranzycję. Tak? Ci seksuolodzy jakby aktywnie walczyli o to, żeby zmienić w ogóle wizję, jakby medyczną wizję płci i ciała i tożsamości, żeby w ogóle dopuścić taką możliwość, że osoba, która twierdzi, że identyfikuje się nie z tą płcią, z którą jej przypisano po urodzeniu, żeby taka osoba nie była traktowana jak chora psychicznie, tylko żeby uznać jej żądanie i stwierdzić, że konieczne jest uznanie jej pragnień. Bo wcześniej, wydaje mi się, że parę lat temu była jakaś też medialna dyskusja na temat tego, jakie metody terapeutyczne, w cudzysłowie, stosowano w polskiej seksuologii wobec osób transpłciowych i homoseksualnych, to znaczy takich, które teraz mogłyby się identyfikować jako transpłciowe. I to były dosyć brutalne metody, to znaczy na przykład elektrowstrząsy. I na przykład Zbigniew Lew-Starowicz się przyznał i przepraszał, tak pamiętam, parę lat temu za to, że na początku swojej kariery też uczestniczył w takich terapiach, ponieważ była norma i takim terapiom poddawano osoby homoseksualne, a wśród nich tych klasyfikowanych jako homoseksualne, były też takie, które później mogły się już identyfikować jako transpłciowe. Tak była po prostu skala homoseksualności i taką radykalną homoseksualnością nazywano sytuację, w której osoba w ogóle uważa, że jej płeć jest inna niż ta przypisana przy urodzeniu. Bardzo ciekawe to, jak te tożsamości, którymi posługujemy się teraz, wtedy były bardzo zatarte. Nie odróżniano osób queerowych między sobą. Gdzieś ta transpłciowość, a w ogóle wcześniej oczywiście też transseksualizm, później transseksualność, homoseksualizm i inne były często brane jako no trochę jedno i to samo, mówiąc tak bardzo potocznie. Chociaż było to ciekawe, że posługiwano się jednak tą skalą Kingsleya. Ale wychodzimy od czasów, kiedy tą pomocą w cudzysłowie mogły być czy to elektrowstrząsy, śpiączki insulinowe, terapia psychotropami. Jak później się to w ogóle rozwijało, że jednak doszliśmy do tego bardziej humanitarnego patrzenia na osoby transpłciowe? No właśnie ta płynność tych kategorii mi się wydaje korzyścią, to znaczy, no bo rzeczywiście ci seksuolodzy sobie tam tworzyli swoje klasyfikacje, starali się jakoś zaszufladkować te osoby i te zjawiska i te pragnienia, z którymi mieli do czynienia i tworzyli tam sobie różne przegródki. Natomiast w momencie, kiedy zostało dopuszczone czy też zalegalizowane sądowe sprostowanie aktu urodzenia, to oni rekomendowali nie tylko osoby, które spełniały wszystkie kryteria transseksualności ówczesne, ale tam dopisywali również transwestytów i niektórych homoseksualistów. I to brzmi trochę strasznie, tak? Ponieważ my cały czas mamy w głowie tą medycynę, która ciska nas w przegródki i też koryguje nasze ciała i tak dalej, ale tutaj to raczej chodziło o to, żeby jak największej liczbie osób umożliwić życie zgodnie z ich identyfikacją, czy też z ich ekspresją płci, czy też z ich w ogóle stylem życia, tak? Więc ja to odczytywałam jako taki wybieg, który miał otworzyć furtkę w ogóle dla osób, które nie chcą przeprowadzać tych wszystkich operacji, ale mimo to chcą przejść tranzycję. A z drugiej strony był bardzo silny taki dyskurs o tym, że no to jest błąd natury, że natura się myli, a medycyna jest w stanie ją naprawić i tak dalej. I to był właśnie taki bardzo modernistyczny dyskurs, w którym postęp medycyny miał zapewnić szczęście ludzkości. Oni byli bardzo, bardzo na czasie z zachodnią seksuologią i to, że używali tej skali Kinseya i później tych kryteriów wypracowanych przez Harry'ego Benjamina, a później uczeń Kazimierza Jemińskiego, dr Stanisław Dulko,
był studentem Johna Monaya w Johns Hopkins University. Ten transfer wiedzy zachodził dosyć szybko. To nie było tak, że oni musieli sami wszystko wymyślać, bo byli odcięci od zachodniej medycyny, tylko po prostu brali to, co tam zostało wypracowane i przepracowywali tak, żeby pasowało do polskich warunków i też było zgodne z ich jakąś taką wizją seksualności, która była jednak inna niż na Zachodzie, to znaczy taka bardziej humanistyczna. Przez to, że funkcjonowali w niekapitalistycznych warunkach, to ta zachodnia komercjalizacja seksualności, rola, jaką odgrywały w ogóle w tych badaniach seksuologicznych korporacje produkujące pigułki, Viagra i tak dalej, to nastawienie na radzenie sobie z fizycznymi objawami, a nie psychologicznymi źródłami różnych problemów, to ich bardzo budziło ich duży opór. Dlatego tak ważne jest, że później jednak sąd pierwszy raz w 1934 roku sprostował akt urodzenia pewnej osoby. Ta osoba została określona jako właśnie transwestyta. Psychiatra, który był tutaj chyba też biegłym, sugerował psychoterapię. Czy to jest jakiś taki punkt zwrotny? Jednak zalecanie... No tak, ten 1964 rok, tak. To też jest piękna historia, ponieważ ta osoba, która wniosła o tę sprawę, nie zwróciła się do seksuologów polskich, o których może wtedy jeszcze nie wiedziała, tylko poszła od razu do sądu i jako dowody przedstawiła amerykańską literaturę dotyczącą transseksualności, tak? To jest bardzo imponujące. Którą sama starała się tłumaczyć i w zasadzie sama dotarła, sama się zdiagnozowała i sama poszła do sądu i sąd przyznał jej rację. Wtedy jeszcze nie było innego seksuologa, który mógłby być biegłym i stwierdzić tak, tutaj stwierdzamy transseksualizm. To było parę lat, nawet nie parę, no w latach 50. była taka głośna sprawa Christine Jorgensen w Stanach i to się rozniosło. To była taka globalna historia transpłciowej kobiety, która opisała swoją historię w mediach i wtedy transseksualizm stał się rozpoznawanym zjawiskiem. Więc to jest ciekawe, że tam właśnie w tym sądzie nie było żadnego eksperta i że sąd po prostu wziął pod uwagę tą amerykańską literaturę, wziął pod uwagę to, jak ta osoba funkcjonuje w swoim codziennym życiu i dopuścił do sprostowania aktu urodzenia. Nie dotarłam do żadnych danych dotyczących tego, czy wymuszony został rozwód na przykład, ponieważ ta osoba miała żonę i dzieci. Nie wiem, jak to się stało w tej glosie do tego orzeczenia. Nie ma w ogóle ani słowa na ten temat, co z żoną czy mężem takiej osoby. Nie wiem, czy to w ogóle pierwszy przypadek legalizacji małżeństw jednopłciowych, czy nie. To tak, no jest to ciekawe, co się potem stało dalej, ale tutaj nie wiem, czy ta hipoteza będzie może troszkę kontrowersyjna, czy nie. Ale porównując trochę sytuację osób transpłciowych powcześnie, a osób homoseksualnych, czy można powiedzieć, że podejście do osób transpłciowych pozwalało trochę na takie podtrzymanie heteronormatywnego porządku w państwie? Na podstawie tych danych, które ja analizowałam, to znaczy literatury seksuologicznej i prawniczej, trudno mówić, wyciągać wnioski na temat sytuacji, realnej sytuacji tych osób. Możemy analizować to, w jaki sposób kształtował się ten dyskurs i jakie tam następowały jakieś zależności czy efekty, bo żeby dowiedzieć się, jaka była sytuacja, to trzeba by zrobić inne badania, tak? W rzeczywistości obie te grupy były marginalizowane i trudno stwierdzić, która miała gorzej. Tak, tak. Oczywiście jakby to też nie chodziło o jakiś konkurs, kto miał gorzej, oczywiście nie o to chodzi. Natomiast ten dyskurs medialno-naukowy, to znaczy ta literatura i te artykuły, które analizowałam, wskazują na to, że no rzeczywiście ta transpłciowość jest błędem natury. To znaczy można sobie opowiadać historię o tym, że osoby dotknięte tym nieszczęściem jakby sublimują to swoje cierpienie w postaci literatury czy jakichś innych form kreatywności, piszą wiersze i tak dalej, są bardzo wrażliwe. I bardzo tej przynajmniej popularyzatorskiej literaturze bardzo były tak uwznieślane, tak, jako osoby dotknięte straszną tragedią, co teraz osoby transpłciowe w ogóle pewnie nie chciałyby o sobie tak myśleć. Ale jednocześnie homoseksualność
której nie da się wyleczyć, nie da się naprawić homoseksualnej jednostki. To wiedzieli już seksuolodzy w PRL-u, a później niestety w latach 90. pojawiły się jakieś terapie konwersyjne i inne rzeczy, ale wtedy wiedziano, że to nie jest coś do naprawy. No, dostają status no, jakichś takich osób, które są zboczone, już pozostaną na marginesie, nie stworzą heteroseksualnej rodziny, będą po prostu realizować swoje potrzeby jakoś, tworząc jakieś mniej lub bardziej trwałe relacje, ale w ogóle nie chciałabym sugerować, że było to celowe, ponieważ ci seksuolodzy deklarowali również wsparcie dla osób homoseksualnych i to, że one wymagają, że często największym ich problemem jest brak społecznej akceptacji i tak dalej. Natomiast jak się to zobaczy w całości i w kontekście, no to jest tutaj bardzo duży kontrast między tym, jak przedstawia się transpłciowość, a jak się przedstawia homoseksualność, tak? Że jest bardzo dużo jakichś takich homofobicznych podtekstów w tej literaturze, jakichś takich ukrytych, nieuświadomionych przekonań na temat rozwiązłości osób homoseksualnych i szlachetności osób transpłciowych, które uprawiają seks tylko jak się zakochają. No jakiś taki dyskursywny efekt powstaje w momencie, kiedy oddziela się transpłciowość jako błąd natury, który medycyna może naprawić i homoseksualność jako po prostu odmienność, z którą nie wiadomo co zrobić, bo nie da się jej z powrotem wpisać w ten heteronormatywny porządek. I to też jest prawda, że jednak sytuacja w tym obrębie może seksuologii i specjalistów może nie do końca też oddawała patrzenie całego społeczeństwa na osoby transpłciowe, czy też wcześniej wspomniane osoby homoseksualne, ale mimo wszystko jakieś światełko tutaj było. Tak, bo w zasadzie to się cały ten projekt terapii osób transpłciowych poprzez uznanie ich żądania tranzycji odbywał się jakby w kontrze do tego społeczeństwa, które uznawano za wrogie i które często było wrogie i często rzeczywiście takie osoby musiały całkowicie zerwać ze swoim poprzednim życiem, przeprowadzić się do innego miasta, zacząć wszystko od nowa, tak? I bardzo, bardzo często były wyrzucane z domu. Po prostu otoczenie bardzo często wrogo się było do nich nastawione i wydaje mi się, że pod tym względem zaszła duża zmiana mimo wszystkich perturbacji i jakichś politycznych prześladowań, to taka społeczna sytuacja osób LGBT obecnie myślę, że może być jednak trochę lepsza niż była w PRL-u. Też nie chciałabym, żeby to zostało odebrane jako po prostu taki sielankowy obraz PRL-u, w którym wszystko było świetnie, natomiast w tym wymiarze jakby państwowej polityki i polityki zdrowotnej, no to było to w ogóle nieporównywalne z tym, co się dzieje teraz. Było to o wiele bardziej humanitarne i nastawione na poszanowanie osobistej godności osób transpłciowych. I tutaj właśnie wracamy do tego, od czego wcześniej zaczęliśmy, czyli do lat 90., wcześniej wspomnianych. Koniec ustroju komunistycznego, no i jakby co poszło nie tak. Wszystko powinno iść jednak niby w lepszym kierunku. Poszło nie tak, no to jest chyba długa historia. Tak naprawdę to taka reakcja konserwatywna zaczęła się już w latach 80. i znowu żelazną kurtyną, ale jest to proces, który dział się tak samo w Polsce, jak i na przykład w Stanach za prezydentury Ronalda Reagana. Opisała to Susan Sarandon w książce Reakcja, czyli Backlash. Nie jest to do końca wierne tłumaczenie tego słowa, ale w zasadzie mi się nawet bardziej podoba. Bo rzeczywiście taka konserwatywna reakcja zaczęła się już na początku lat 80., kiedy różni prawnicy zaczęli pisać, że jest to zagrożenie dla porządku prawnego, że osoby teraz będą zmieniać sobie dokumenty, żeby móc brać śluby jednopłciowe albo jeszcze gorzej, będą oszukiwać i dopiero w noc poślubną może się okazać, że osoba nie jest tej płci, za którą się podaje, że no jest to po prostu zaburzenie całego społecznego porządku, nie do tego służyć ma prawo, prawo nie ma uszczęśliwiać pojedynczych osób, ale podtrzymywać jakieś społeczne zasady i tak dalej, i tak dalej. No i to się zbiega z różnymi innymi przecież
kampaniami, na przykład kampanią antyaborcyjną, która od początku lat 80. jest intensywnie realizowana w kościołach i tak dalej, tak? Więc to, że na początku, jak tylko upada realny socjalizm, to w Polsce nagle zakazuje się aborcji, zakazuje się tej procedury prostowania płci, a później do konstytucji wpisuje się tą definicję małżeństwa, która została tam wpisana po to, żeby zapobiec takiej możliwości, żeby kiedyś zalegalizowano jednopłciowe małżeństwa. To wszystko nie zdarzyło się po 89, tylko już tam bulgotało od początku lat 80. tak naprawdę. Więc to, że w 89 roku zaraz po wyborach 4 czerwca prokurator generalny składa takie zapytanie, czy ta procedura jest legalna, i Sąd Najwyższy też jeszcze w niezmienionym składzie przecież, i prokurator generalny, i Sąd Najwyższy, to byli ludzie, którzy zostali tam wybrani za PRL-u na te stanowiska, tak? I ten Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym, którego orzeczenie czyni, w sensie to, że jest to skład osobowy, czyni to orzeczenie zasadą prawną, która obowiązuje też w innych przypadkach. Czyli ma większą rangę niż na przykład to orzeczenie z 78 roku. Orzeczenie stało się podstawą do procedury sprostowania aktu urodzenia, tak? Która obowiązywała do 1989 roku. I ten sąd orzeka, że płeć to są cechy samcze albo samicze, w ogóle używa jakiegoś takiego biologicznego języka, bo wszyscy jesteśmy, to jest zabawne, no bo jakby wszyscy jesteśmy zwierzętami i zwierzęcy jest przecież prawdą, ale tutaj jest to użyte do tego, żeby właśnie zalegalizować taki naturalistyczny, taką naturalistyczną koncepcję płci, która jest wyłącznie biologiczna, tak? To znaczy wyłącznie cechą ciała, a nie psychiki. I zakazuje w ogóle takich procedur. I dopiero później Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o umożliwienie w ogóle w jakikolwiek sposób tej prawnej tranzycji, powołując się już wtedy na prawo międzynarodowe, prawa człowieka. I na tej podstawie domaga się tego, żeby jakakolwiek procedura jednak została dopuszczona. Po jeszcze dwóch orzeczeniach staje na tym, że już nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale ostatecznie staje na tym, że to rodzice muszą zostać pozwani w ramach powództwa o ustalenie, czyli tak jak się pozywa o ustalenie na przykład ojcostwa, to tutaj się pozywa o ustalenie płci, mimo że sąd i prawnicy uznają, że to nie rodzice tutaj zawinili i to nie jest ustalenie relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami, no ale kogoś trzeba pozwać, więc pozwijmy rodziców. I od tej pory do dzisiaj obowiązuje ta procedura, w ramach której jeśli ktoś chciałby domagać się korekty płci w dokumentach, sprostowania aktu urodzenia, musi pozwać swoich rodziców i takie sprawy trwają krócej, dłużej, czasem kilka lat. I ponieważ nie jest to procedura administracyjna, ale normalna sprawa sądowa, no to ich wynik jest niepewny i wiele się może zdarzyć w trakcie, ponieważ ci rodzice, jeśli zechcą, mogą bardzo utrudniać i przedłużać ten proces. Mogą domagać się jakichś kolejnych opinii biegłych, wnosić jakieś formalne zastrzeżenia i tak dalej, prawda? To daje im bardzo wiele narzędzi do obstrukcji tego procesu. Chociaż nie mają żadnej możliwości wpłynięcia na orzeczenie sądu, tak? Ponieważ to zeznanie osoby transpłciowej oraz seksuologa oraz opinia biegłych jest podstawą orzeczenia. Nic, co powiedzą rodzice, nie może sądu przekonać, że osoba jednak nie jest transpłciowa. Natomiast ci rodzice, jeśli chcą jej zaszkodzić czy przeszkodzić, to mają bardzo wiele takich formalnych narzędzi, żeby to zrobić. Czyli niestety tutaj prawo zrobiło jakiś taki regres i z tej wcześniejszej przyjętej, choć trochę perspektywy interesu jednostki, no nagle ta jednostka stała się, oczywiście wcześniej też trochę nim była, ale niestety teraz jeszcze bardziej takim jakimś zagrożeniem właśnie społecznym i niestety to jakoś trwa do dzisiaj. Znaczy historia sytuacji osób transpłciowych w PRL-u, ale właśnie też te konkretne autobiograficzne historie, czy one zostały zapomniane? Wydaje mi się, że wraz z tym zerwaniem, które miało miejsce w latach 80. i dotyczyło
zarówno ruchu feministycznego, jak i jakichś takich zalążków organizacji osób transpłciowych czy homoseksualnych, to trochę zaginęło, ale z jednej strony dlatego, że to jest PRL, a PRL przez długie lata miał taki wizerunek w mediach jakiejś takiej epoki, w której płeć, seks i seksualność były wciskane w jakieś takie jednak tradycyjne ramy, tak? Mamy takie groteskowe obrazy z jednej strony kobiet na traktorach, które mają być tym symbolem emancypacji. No właśnie zastanawiam się, jak to nazwać. No ale ta kobieta na traktorze i te panie jednocześnie przebijające prezerwatywy w kioskach, to są takie obrazy tego, jak groteskowo i od złej strony PRL podchodził do płci i seksualności. Tak, że była taka formalna emancypacja i równouprawnienie, które jednak miały skutki odwrotne od zamierzonych, w sensie w takim społecznym wymiarze. I to jest jeden powód, dla którego dopiero niedawno zaczęto odkrywać tę historię i odkrywać, że ona jest jednak trochę bardziej skomplikowana i że nie jest to jakaś czysta groteska i absurd. Natomiast drugi, wydaje mi się, drugi powód jest taki, że aktywizm osób LGBT w latach 90. i 2000. w bardzo dużym stopniu opiera się na takich wziętych z zachodu modelach organizacji pozarządowych i tak dalej. I bardzo jest nastawiony na taką europeizację, przynajmniej był. Teraz wydaje mi się, że już od wielu lat jest też taki drugi, bardziej queerowy nurt, który to trochę krytykuje, na przykład Pomada, więc są też takie inicjatywy, które idą wbrew temu, ale wydaje mi się, że główny nurt jest właśnie taki, po pierwsze asymilacyjny, po drugie bardzo proeuropejski, często w taki trochę bezkrytyczny sposób. I to też sprawia, że PRL nie jest tutaj żadnym istotnym punktem odniesienia, bo PRL jest jakimś przeciwieństwem Europy w takim dominującym dyskursie. Jest symbolem zacofania i straconego czasu, który teraz trzeba nadrobić i nadgonić ten wyobrażony Zachód. Tak, jest jakimś takim czasem trochę straumatyzowanym mocno. Zastanawiam się, czy może odkrywanie tej historii na nowo, przypominanie jej, czy to nie byłoby jakąś odpowiedzią może na lepszą przyszłość paradoksalnie i na budowanie jej, na jakąś perspektywę, bo też to pytanie, jak odnaleźć się coś pozytywnego teraz w tym wszystkim i czy właśnie nie byłoby może dobrze czerpać trochę z tej przyszłości? Wydaje mi się, że trudno jest czerpać z przeszłości PRL-owskiej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Natomiast wydaje mi się, że cała ta historia i też ten ruch zarówno wśród jakichś akademickich feministek i badaczek i badaczy, którzy odkrywają teraz tę historię, ale też wydaje mi się, że wśród młodych osób, które mają bardziej krytyczny stosunek do tej antyperelowskiej narracji, wydaje mi się, że to, co można stąd wziąć, to jest właśnie to, że nie ma czegoś takiego jak liniowy postęp, że nie ma czegoś takiego jak po prostu zachód, który można dogonić i że nie ma też na co czekać, że nie jest tak, że mamy do przejścia jakąś drogę, którą już ktoś inny przeszedł. Pozostaje diagnozowanie sytuacji i opieranie się na tym, co dzieje się tu i teraz. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za tę możliwość. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.